STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Marian Kelemen, Marian, dzisiaj ta pierwsza porażka, choć wydaje się, że to nie był wasz najgorszy mecz, chociażby jeśli chodzi o te wszystkie, które były do tej pory w lidze. Jeszcze tylko gro nie był najgorszy mecz, oni czekali na swoje, czekali na kontry i byli przede wszystkim skuteczni. My ze skutecznością mamy ostatnio bardzo duże problemy, nie wiem, wykorzystać sytuację. Też nie wiem, jak ta bramka, co daliśmy, spadła, nie wiem, czy tam nie dotknął piłkarz nowego Sącza. Czyli musimy to trochę poprawić i przede wszystkim zapomnieć na ten mecz, bo ja w ogóle jestem bardzo, bardzo, jak się to powie, wściekli na mecz, że nie są ci punkty u siebie, ale nic, mówimy to w piłce nożnej, w całym sezonie da się wygrać wszystkiego, trzeba podnieść głowy i patrzeć do przodu i są następne mecze i trzeba zdobywać punkty. No właśnie, bo szczególnie w drugiej połowie Sandecja was wypunktowała na dobrą sprawę. Tych sytuacji pod jej bramką było sporo, a oni byli raz, dwa razy, może trzy razy pod waszą bramką i to się zakończyło dwiema bramkami na korzyść rywali, które dały im zwycięstwo. Wszystkie ci bramki spadły po kontrach, po odbiorze piłce w środkowym polu, gdzieś tam po naszych błędach i zakończyli, byli skuteczni i wykorzystali swoje sytuacje, co my nie. Graliśmy atakiem pozycyjnym, szukaliśmy jakoś tam dziurę w obranę, gdzie by się mogli przeciwnika zaskoczyć, nie udało się nam. Sytuacje byli na strzelenie bramki, ale po prostu dzisiaj to nie wyszło i nic nie trzeba, odpocząć dobrze i mamy teraz dwa mecze w tym tygodniu, jeszcze puchar i mecz na koronie i trzeba się zrehabilitować. No właśnie, tego czasu nie ma zbyt wiele, bo już za chwilę wyjazd do Lubina na Puchar Polski, a potem mecz z Koroną, a przede wszystkim ta skuteczność, no to jest coś, co ewidentnie trzeba poprawić. Oczywiście pracujemy na to, mam nadzieję, że jedną bramką to wszystko złamiemy i odpalimy, nie, z tą skutecznością. Najlepsze jest to, że po takiej porażce mamy o 2-3 dni dalszy mecz, następnie potem dalszy mecz w lidze, czyli to jest jedna sprawa pozytywna. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.